Jeśli już mowa o kosztach społecznych, to nie ma wyższego kosztu od hiperinflacji na poziomie 24 000% rocznie. I jeszcze jedno. Rozwój uprawy koki w Boliwii nastąpił w końcu lat 70. i rozwinął się tak bardzo pod rządami dyktatury wojskowej, która czerpała zyski z tej uprawy, umożliwiła jej rozwój. Kiedy po raz pierwszy znalazłem się w Boliwii w lipcu 1985 roku, ten kraj miał roczną stopę inflacji 24 000%. Tego się w ogóle nie da porównać. Boliwia jest biednym, zacofanym krajem, zawsze takim była i nadal pozostaje, ale ten kraj leży na wysokości 4000 metrów nad poziomem morza, otoczona Andami. Przeważa tam analfabetyzm, głód trwający od 500 lat.